Szokująca wizja, przepowiednia jasnowidza tajny plan NATO na Rosję. W związku z tym, co robi Rosja, a więc, że prowadzi wojnę z Ukrainą, NATO ma tajny plan według jasnowidza a wszystko ma dotyczyć bliskiego wschodu odciągnięcie uwagi Rosji uwikłanie Rosji w wojnę na Bliskim Wschodzie, żeby tak naprawdę osłabić działania, jeśli chodzi o działania Rosji na Ukrainie. No właśnie, jak brzmi ta wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, Jasnowidza Zyczuchowa? Dziś przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni jasnowidza eckowskiego dotyczącą NATO, Ukrainy, Rosji, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. wycie też na mego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni jasnowidza która mówi wprost, że tak naprawdę NATO ma tajny plan względem Rosji. Wszystko ma dotyczyć Bliskiego Wschodu, żeby tam się Rosja zaangażowała, jeśli chodzi o działania militarne, odciągnąć tak naprawdę uwagę Rosji od działania, jeśli chodzi o Ukrainę. Oczywiście jest to wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, nie ma na to żadnych twardych dowodów, dokumentów, które miałyby potwierdzać praktycznie taki stan rzeczy. Natomiast o tym, właśnie mówi jasnowic Jackowski w swojej wizji, w swojej praktycznie tutaj przepowiedni, czyli tak naprawdę dobranie się do Rosji od kwestii Bliskiego Wschodu, można powiedzieć. Wiadomo, że no, na to nie chciałoby prowadzić wojny z Rosją, byłaby to wojna totalna, wojna z użyciem broni nuklearnej no według jasnowidza Jackowskiego miałby dojść do konfliktu na Bliskim Wschodzie, w którym bardzo mocno byłaby zaangażowana Rosja, co by spowodowało, że Rosja by osłabiła swoje działania jeśli chodzi o Ukrainę no ale z drugiej strony można by powiedzieć, no tak, no to wtedy osłabłyby na przykład działania jeśli chodzi o Ukrainę ale dalej ludzie by ginęli na przykład w konflikcie który miał miejsce jeśli chodzi o Bliski Wschód tak, to i tak byłoby po prostu straszne no ale tak właśnie to Jasnowidza przestawia, przedstawia, tak, w tej wizji. Czyli doszłoby do, według Jasnowidza Jackowskiego do wojny alternatywnej. Doszłoby do wojny alternatywnej, tak, e, która by po prostu według Jasnowidza Jackowskiego ma się szybko zacząć e, i właśnie dotyczyła ona by operacji na Bliskim Wschodzie. Dotyczyłaby praktycznie sytuacji na Bliskim Wschodzie. E, tutaj według Jasnowidza Jackowskiego ten konflikt praktycznie poszedłby w kierunku. Pakistanu, że według jasnowidza Jackowskiego w swojej wizji przepowiedni on widział, że praktycznie ta sytuacja na Bliskim Wschodzie doprowadziłaby do spięcia z Rosją, tak? do spięcia z Rosją, co by doprowadziło właśnie do odciągnięcia uwagi, jeśli chodzi o Rosję. Tam Jasnowicz mówił, że to będzie praktycznie operacja, która będzie nosiła słowo chem, Tak to widział w swojej wizji przepowiedni, że miałoby dojść do zniszczenia bunkrów, w których znajdowałyby się wojsko. Zostałyby zbombardowane bunkry, w których zamiast praktycznie tutaj, zamiast terrorystów, znajdowaliby się wojskowi, znajdowałoby się wojsko, co by doprowadziło do praktycznie spięcia tutaj z Rosją. To by doprowadziło do spięcia właśnie z Rosją. No i tutaj Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, że dojdzie właśnie do tej wojny alternatywnej, że doszłoby do tej wojny właśnie alternatywnej i że tutaj cios, jeśli chodzi o Rosję, zostałby wymierzony ze strony Turcji. Że Turcja, wiadomo, że teraz praktycznie Turcja jest taka knombrna praktycznie w swoich działaniach. Niby jest w NATO, a z drugiej strony też po prostu prowadzi rozmowy z Rosją, tak? Wiemy, jaka jest faktycznie dzisiaj ta Turcja. Natomiast, według, jasno, według jasnowidza Jackowskiego Turcja zostałaby właśnie wykorzystana w tym planie, żeby po prostu nie angażować w tym planie NATO, tak? Wiadomo, że przecież Turcja jest w NATO, więc ktoś może powiedzieć, no ale jak Turcja zostanie wykorzystana w tym planie i jest w NATO, no to też po prostu to będzie NATO. Na no tak, ale Turcja często po prostu pokazuje, że jest w pewnych strukturach, ale jest jakby na swoich zasadach, tak? To tak samo, jak na przykład, nie wiem, tutaj rodzice mówią dziecku, dziecko nieponoletnie wychodzi do znajomych, czy po prostu do, do, na imprezę, tak, i rodzice mówią: To wróć od 21. A to dziecko wraca na przykład od pierwszej w nocy, czy o północy, tak. Teoretycznie cały czas to dziecko jest pod władzą rodziców, natomiast w praktyce, no to dziecko sobie robi, co chce, póki nie powoduje po prostu żadnych tutaj, tak, jakichś rzeczy, że po prostu tam nie przyjdzie, tak, coś się nie wydarzy. No to wtedy po prostu rodzice są źli, no ale jakby tolerują to, co robi to dziecko. No i tutaj właśnie. Mamy sytuację, jeśli chodzi o praktycznie te działania, jeśli chodzi o Bliski Wschód, jeśli chodzi o Turcję, która by miała właśnie. Odwrócić e, uwagę Rosji, e, gdzie Turcja po prostu miałaby ten, zadać ten cios. Ja pamiętam e, też, była taka wizja przepowiednia, gdzie Jasnowidz Jackowski mówił, że widzi rakiety, e, które lecą w kierunku Rosji. Dwie rakiety, które wyż zostaną wyższone z terenu Turcji, e, tak? Po prostu e, te rakiety praktycznie tutaj zostałyby wystrzelone w, w kierunku właśnie Turcji. A więc, no, nieprawdopodobna wizja nie, przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Jasnowidz, nawet mówi, w ten sposób, że jeżeli Erdogan rozpocznie takie działania militarne, to będzie on jeszcze bardziej brutalny w swoich działaniach. No wiadomo, że ostatnio na przykład Erdogan odgrażał się, że on po prostu zaatakuje Kurdów. No to już miało miejsce, tak, ale ta wojna po prostu mówi, że będzie to wojna totalna, e, wo, to, wojna po prostu na dużą skalę. No i pytanie, jakie też po prostu kolejne państwa tam zaangażują się w ten konflikt zbrojny. Wiadomo, że Erdogan, e, no jest knombrny w swoich po prostu działaniach też jak Turcja, ale też Turcja ma fatalną sytuację gospodarczą, gigantyczną inflację sięgającą kilkudziesięciu procent, 60 a nawet 80% procent. i oni będą robić wszystko po prostu, żeby poprawić swoją sytuację gospodarczą. Niewątpliwie jeden z takich sytuacji, działania, działania wojenne po prostu mogłyby w jakiś sposób płynąć czy poprawić sytuację gospodarczą Turcji. Tak? E, aczkolwiek, no, nie tak czy do, do, do końca tak będzie, chociaż wiadomo, że oni tego nie powiedzą publicznie głośno. No więc, no, wstrząsająca wizja przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, gdzie Jasnowic mówi w ten sposób, powstanie front alternatywny, tak. E, z, że według Jasnowicza Jackowskiego Turcja zostanie wykorzystana do stworzenia frontu alternatywnego i zapoczątkuje to, że to wszystko praktycznie zacznie się tutaj na Bliskim Wschodzie. Tak to właśnie zapowiada Jasnowic Jackowski w swojej wizji przepowiedni. E, no Wiadomo, że Bliski Wschód ma swoich sojuszników, czyli tutaj Rosja musiałaby po prostu e, e, tak e, ująć się za jakimś państwem, za jakimś sojusznikiem e, i musiałby dojść do konfliktu. Chyba, że to by był konflikt Turcja kontra Rosja, tak, że tam by byłby jakiś po prostu pretekst, a tak naprawdę doszłoby do konfliktu Turcja kontra Rosja, tylko że nie, tak naprawdę, no bo ktoś powiedział, no ale wtedy, jak będzie konflikt Turcja kontra Rosja, to będzie konflikt NATO, tak. No i wtedy właśnie nie, byłoby to scedowanie, że to nie jest konflikt NATO, tylko to jest konflikt wewnętrzny, a więc konflikt Turcja kontra, NATO, e, Turcja kontra Rosja. Jestem ciekaw, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.